Witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Zignorujcie na chwilę ten hałas za mną. Otóż jak słyszycie, mam niezłą chrypę, a to przez to, że się ostatnio przeziębiłem i dlatego właśnie leżę w łóżku. Problem jest w tym, że moje łóżko przemieszcza się w tym momencie 80 km na godzinę przez pustynię Mojave, jak widzicie. A to dlatego, że jedziemy właśnie na kolejny plan filmowy, gdzie ja będę operatorem. Będzie to postapokaliptyczny film, który reżyseruje moja znajoma ze studiów. Także teraz przejdźmy sobie ze sypialni, przejdźmy sobie do łazienki. Tutaj mamy łazienkę, prysznic i tak dalej. Tutaj mamy kuchnię. Tutaj mamy salon, tutaj Adam siedzi. No i wreszcie wchodzimy do przodu, gdzie siedzi Gareth, który prowadzi nasz kilkupokojowy dom. A więc tak jak mówiłem, jedziemy właśnie na pustynię, a dokładnie na wyschnięte jezioro na pustyni Mojave, gdzie będziemy kręcić film przez kolejne 3 dni. Pierwszego dnia będziemy ustawiali namiot, będziemy robili budowali cały plan filmowy, a kolejne 2 dni będziemy nagrywali. A więc przenosimy się na wyschnięte jezioro na pustyni. Więc jesteśmy na wyschniętym jeziorze. Jak widzicie, tutaj mamy popękaną ziemię. Tutaj Gareth na mnie właśnie mnie atakuje. Okej, wszyscy mnie atakują. W każdym razie tutaj mamy nasz niewielką ciężarówkę ze sprzętem, która jest po prostu zapakowana pod sofit. Zaraz wam to pokażę. No i mamy naszego kampera, w którym będziemy mieszkać. Cała ekipa tutaj będzie mieszkać. A to miejsce jest po prostu przepiękne. To jest coś niesamowitego. Więc słońce właśnie zachodzi, jak widzicie. Jest godzina 5, jest oczywiście środek zimy. Nie widać tego, ale jest środek zimy. Więc słońce zachodzi nam strasznie wcześnie. My mamy jeszcze pełno roboty do zrobienia, więc pewnie włączę tutaj jakieś porządne światło, żeby nam oświetlić całe, wszystko, co tutaj mamy. I będziemy budowali namiot. Musimy wszystko rozpakować z naszej ciężarówki. No i oczywiście przygotować się na jutro do naszego nagrywania, kiedy przyjeżdżają tu aktorzy i kiedy przyjeżdża tu reszta ekipy. Także to właśnie jest plan na dzisiaj. A więc co teraz robimy, to jedziemy naszą ciężarówką z dala od planu filmowego. Po drodze minęliśmy coś w stylu takiego złomowiska albo czegoś takiego, więc jedziemy tam poszukać jakichś rekwizytów. Więc bierzemy naszą ciężarówkę, jak widzicie, jedziemy zabrać trochę zardzewiałych beczek i tego typu złomu. Oh, that's great. So we're gonna have to shut the back now. Yeah, we'll have to. Oh my god. Yeah, just grab it. Jak widzicie, na pustyni wala się pełno złomu, który po prostu pasuje idealnie do naszego filmu. Patrzcie na to. Po prostu kawał złomu, no. Yeah, I have gloves. Okay, a więc teraz ja usiadłem za kierownicą i próbujemy znaleźć naszego kampera, bo po prostu jest kompletna ciemność. Can point at the desert. Jest kompletna ciemność i jedyne co widzimy to malutkie światełko, które teraz Rowena wystawiła naprzeciwko kampera. Nie wiem czy je widać, chyba nie widać. Oh, we can't see him. Yeah, we can see him. Więc tak, jedyne czym się kierujemy to po prostu jeden malutki świecący punkcik na pustyni. Ale wydaje mi się, że tam dojedziemy i mamy już pełną pakę złomu. Pokażę wam jak tylko tam dojedziemy. A więc oto co znaleźliśmy na pustyni w ciągu mniej więcej godziny. Mamy tutaj krzesło, mamy nawet jakieś dziwne buty, mamy pełno butelek, materac,
To jest leżak tak w ogóle. Mamy też dziwną butelkę z jakimś dziwnym płynem w środku. Mamy oczywiście metalowe beczki, to standard. Przód telewizora, tu trochę więcej beczek, z tyłu jest jeszcze jedno krzesło. Także trochę tego uzbieraliśmy. A tutaj mamy całą naszą produkcję. Wszystkie nasze rekwizyty, ciągnie się to aż tutaj dalej. Wszystkie rekwizyty, tutaj mamy więcej sprzętu, walizki nasze. Tutaj kamera, jeszcze więcej sprzętu, jeszcze więcej sprzętu i jeszcze więcej sprzętu i nasz wózek. Okej, a więc jesteśmy na środku pustyni, odeszliśmy dalej od naszego kampera i będziemy teraz tutaj budować namiot. Mamy podłączony mały generator do tego światła, to jest 1K, czyli 1000 watów i to światło oświetla nam tutaj całą powierzchnię i teraz musimy zbudować cały ogromny namiot. Jest godzina 6 rano. Jak słyszycie, jeszcze nie odzyskałem swojego głosu. Wczoraj pracowaliśmy mniej więcej do 1 w nocy nad naszymi rekwizytami, nad budowaniem naszego planu. Także w sumie mieliśmy około 4 godzin snu, bo zaczynamy pracę od samego świtu. Ale powiem wam, że w tym miejscu nieważne jak długo śpisz, nieważne jak bardzo niewyspany jesteś, jak widzisz taki widok, taki piękny wschód słońca, po prostu wyskakuje z tego kampera. Coś pięknego. A więc to jest konstrukcja namiotu, którą wczoraj zbudowaliśmy. Zdecydowaliśmy się nie przykrywać ją płachtą, żeby w nocy nam tego wiatru nie porwał. To jest druga rzecz, którą zbudowaliśmy, czyli niewielki znak drogowy, który znaleźliśmy na chodniku. Na górze mamy nazwę ulicy, a ja tutaj zaczepiłem też małą czaszkę oraz mały miernik wiatru, który zrobiłem kilka dni wcześniej z patyków oraz z puszek. Wszystkie nasze części planu są oddalone od siebie kawałkami. Także tutaj mamy kolejną część. A więc tutaj będziemy nagrywali scenę, gdzie dwie główne bohaterki strzelają z łuku do tych puszek. Natomiast to jest ukryta studnia, ukryty kran z wodą, który będzie schowany za tą beczką. To jest główna część naszego filmu. W pewnym momencie jedna z bohaterek odkrywa, że ta studnia tutaj jest, mimo że nie miała o tym pojęcia. I trochę zmienia to cały bieg akcji. Widzicie ten mały krater? Zamarznięty kompletnie. To znaczy, że w nocy był mocny mróz. Niesamowite. Teraz widzicie, jak tutaj jest naprawdę zimno. Wracam do kampera na śniadanie. A na zachód słońca przepięknie. Oh, that smells nice. Yes. That's what I need. Some close-ups.
Od tego momentu mój materiał nagrany na pustyni robi się strasznie chaotyczny i nieregularny, a to dlatego, że wszystko powoli zaczęło się walić. I to dosłownie. Po założeniu plandeki na namiot zostawiłem chłopaków samych, żeby udekorowali go naszym złomem i dokończyli budowę, a ja wskoczyłem do ciężarówki i pojechałem po nasze aktorki, które zgubiły się w drodze na pustynię. Po pół godziny poszukiwań, głównie kierując się współrzędnymi, które mi wysłały, znalazłem je próbujące odkopać swój samochód, który zakopał się w piachu na środku pustyni. To jedyne zdjęcie, jakie tam mamy. Wyciągnęliśmy ich samochód, wróciliśmy na pustynię i oto to zostałem na miejscu. A więc katastrofa, nasz namiot się rozwalił. Wiatr go po prostu porwał, przerzucił przez pustynię. Wszystko się rozwaliło, wszystkie deski są połamane, tam je właśnie przesuwają. No więc było trochę myślenia, co z tym zrobić. Mamy plan B. Bierzemy naszą ciężarówkę i przykrywamy ją naszym materiałem. To będzie nasz nowy namiot. A więc po jakiejś pół godziny, mniej więcej, może godzinie nawet, to jest nasz nowy namiot. Ponieważ potrzebowaliśmy, żeby nasz namiot wyglądał jak namiot tylko z zewnątrz, pomysł z zastąpieniem go ciężarówką wydawał się bardzo dobry. Niestety, wiatr wzmógł się jeszcze bardziej i zaczął porywać plandekę z taką siłą, że we czterech nie byliśmy w stanie je utrzymać. Tutaj macie kilka nagrań z naszych telefonów. To jest jedna wielka katastrofa. Gdybyśmy zostawili ją na wietrze, nasza plandeka zostałaby szybko rozdarta na strzępy, więc wspólnie z naszą reżyserką podjęliśmy decyzję o odwołaniu nagrań tego dnia, wysłaniu naszych aktorów i części ekipy do pobliskiego hotelu i zdjęciu plandeki z ciężarówki, co również nie było takie łatwe. Wytrzymania, nie da się tutaj nic zrobić, nie da się nic zrobić, nic. Niestety tak to jest. Pogoda na pustyni jest zmienna po prostu z godziny na godzinę. Tutaj niczego się nie da przewidzieć. Mimo, że wygląda, że nie jest tak źle, kiedy tutaj stoję z słupami za naszym kamperem. Normalnie ten wiatr wygląda mniej więcej. Schowałem się za ciężarówkę. Musieliśmy też zabezpieczyć cały nasz sprzęt, bo wszystko nam zaczęło odlatywać. Dosłownie mieliśmy kilka pudełek rekwizytów, które po prostu odleciały, poleciały na drugi koniec pustyni. Więc niestety straciliśmy kilka rekwizytów, ale nie było to na szczęście nic ważnego. Reszta jest teraz zabezpieczona. Zostały tylko te rzeczy, które są ciężkie, na tyle, żeby wytrzymać ten wiatr. Wam, że nieważne jak to się zakończy, jest to całkiem niezła przygoda. Niezłe doświadczenie na przyszłość. A jeszcze nigdy w tak trudnych warunkach nie próbowałem nagrać filmu. Dzień numer 2. Cisza. Prawie zero wiatru. Właśnie zaczynamy znowu budować namiot na naszej ciężarówce. Idę im pomóc. Yeah, I'm coming! A więc nagrywamy, jakoś to idzie. Wiatr nie jest taki zły, mimo że może słyszycie trochę wiatru w mikrofonie, to na szczęście, jak widzicie, nasz namiot nie odlatuje w powietrze. Wszystko się w miarę dobrze trzyma.
W tym momencie tam jesteśmy rozłożeni, tam jest teraz nasz plan filmowy. A więc tu jest nasza kamera i w tym momencie będziemy filmować w stronę tych beczek. Tutaj będzie jedna aktorka się zakradała do drugiej, która jest będzie tam przy tamtych beczkach. To jest nasza kamera, którą nagrywamy, kamera Red Scarlet, dokładnie ta sama, którą ja nagrywałem mój film. A natomiast tu na górze mamy też zaczepioną moją GoPro, która filmuje trochę scenek zza kulis kręcenia. Także wszystko, co dzisiaj zobaczycie, będzie głównie z GoPro. Drugi dzień nagraniowy był naszym ostatnim dniem na pustyni, a to oznaczało, że wszystkie sceny, które były zaplanowane na te dwa dni, teraz musieliśmy jakimś cudem nagrać w jeden dzień, co było zadaniem praktycznie niemożliwym. Tego dnia nie było ani minuty do stracenia i nie miałem kompletnie czasu na vlogowanie, więc przyczepiłem tylko moją GoPro do naszej kamery i ruszyłem do nagrywania kolejnych scen. MA Alpha, take one. Zakończyliśmy szalenie szybkim nagrywaniem sceny walki, próbując złapać ostatnie promienie słońca. Kiedy słońce zachodzi, światło zmienia swój kolor i intensywność z minuty na minutę, więc wszyscy dosłownie biegali sprintem, żeby skończyć tę scenę zanim nastanie ciemność. Po zwinięciu całego planu i przygotowaniu się do wyjazdu, znaleźliśmy trochę czasu, żeby pobawić się benzyną, która została nam w kanistrze po generatorze prądu. To nie był koniec, film nie był nawet jeszcze w połowie skończony. Tej samej nocy wyjechaliśmy z pustyni i wróciliśmy 230 km do Los Angeles. Po przespaniu kilku godzin, następnego dnia musieliśmy zbudować wnętrze naszego namiotu w studiu w centrum Los Angeles i tam właśnie czekały nas kolejne dwa dni nagraniowe. Okej, więc jesteśmy w tym pięknym studiu w centrum Los Angeles. Tam mamy zbudowany nasz prowizoryczny namiot. Tym razem nie musi on wyglądać ładnie z zewnątrz, ale musi pięknie wyglądać w środku. Konstrukcja namiotu stoi na zwykłych stojakach, takich jak tamte, stojakach na światła, które mamy ze szkoły. Także na tym na górze to są deski, wiadomo, z zewnątrz to wygląda po prostu jak kawałek materiału ustawiony na jakimś szkielecie, tak? Ale cała magia tutaj dzieje się w scenografii, ponieważ w środku wygląda to w tym momencie tak. To jest właśnie wnętrze naszego namiotu. W tym momencie mamy to ustawione wszystko na nocne sceny. Także tutaj mamy niewielkie ognisko. To jest lampa Quasar, która normalnie tutaj powinna być schowana pod spodem. I tu jest nasza lampa naftowa, która motywuje to światło. Także kiedy lampa naftowa się świeci, widzowie widzą, że aha, tam jest ogień, on się świeci i on daje to światło po bokach. Natomiast tutaj z zewnątrz mamy przepiękne światło księżyca wpadające przez dziurę w namiocie, które jest jeszcze bardziej widoczne, kiedy włączymy tutaj trochę mgły. Także zaraz wam to pokażę, jak to wygląda w środku z niewielką ilością dymu. Taki oto efekt dostajemy z niewielką ilością dymu oraz z tą oto wielką lampą HMI, która stoi właśnie tam. To jest wielkie światło halogenowe, które zasadniczo imituje światło słoneczne. Jak się pewnie domyślacie, wszystko co tutaj jest w środku to jest ten cały złom, to wszystko co poznajdowaliśmy, co zebraliśmy ze sobą też na pustynię. Natomiast tutaj jeszcze taki mały detal, który jest chyba jednym z moich ulubionych. Jak wiecie, akcja filmu dzieje się w świecie bez wody. I to jest jedyne życie, które zostało znalezione na pustyni w trakcie filmu. Tutaj mamy piękną, małą żarówkę. W środku rośnie sobie roślinka koniczyny. Ale pomimo tych promieni światła padających przez dziury w namiocie i tej pięknej imitacji naszej lampy naftowej, najbardziej dumny jestem z pomysłu na okno. Otóż okno nasze w namiocie to jest wycięta dziura, na którą jest po prostu przyczepiony kawałek folii, kawałek zwykłej foliowej reklamówki. Ale co ona robi? Otóż ona rozprasza światło i zmiękcza je. W ten sposób oprócz tych promieni twardego światła padających na aktorów mamy też miękkie światło, które oświetla ich twarz. Gdyby nie ta reklamówka, światło w namiocie wyglądałoby mniej więcej tak. Byłoby po prostu ciemno, byłyby tylko tutaj te promienie słońca padające na aktorów. Natomiast to daje nam główne, ładne,
miękkie oświetlenie w całym namiocie, praktycznie oświetlając tutaj całą tą powierzchnię namiotu dookoła. Więc zasadniczo za pomocą zwykłej foliowej reklamówki oraz dziury w namiocie stworzyłem ten sam efekt, jaki dostałbym za pomocą takiego światła, tak zwanego softboxa. Okej, wygląda na to, że jesteśmy gotowi kontynuować nasze nagrywanie. Cały dzisiaj dzień mamy nadzieję zakończyć wszystkie na ujęcia tutaj w środku naszego namiotu. Nagrania w studiu poszły idealnie, wszystko skończyliśmy na czas i nagraliśmy pełno genialnych ujęć. Do ukończenia filmu brakowało dwóch scen. Dwóch scen, których akcja dzieje się na pustyni. Następnego dnia rano zapakowaliśmy kamerę i tylko niezbędny sprzęt i dwoma samochodami, ja, reżyserka, kierownik produkcji i trójka aktorów, pojechaliśmy z powrotem na pustynię i nagraliśmy te dwie brakujące sceny. Zostawiłem włączoną kamerę, która nagrała mały timelapse naszego biegania na pustyni i nagrywania. A więc jesteśmy z powrotem na pustyni, z tym, że dzisiaj mamy tylko jeden samochód, nie mamy ani naszego kampera, nie mamy żadnej łazienki, także jak ktoś musi numer dwa, to tam jest łopata. Zostały jeszcze wszystkie nasze śmieci. Tutaj, jak widzicie, z kawałka wiatraka zrobiliśmy nasz stół na jedzenie i tam w oddali Adam rozstawia właśnie część naszego namiotu. Używamy dwóch stajaków i tam ustawiamy kawałek naszego materiału z namiotu, tak żeby mieć przynajmniej jedną ścianę do nagrania naszych ujęć, które potrzebujemy nagrać. A teraz lecę, bo nie mamy dużo czasu. Tego dnia zachód słońca zabarwił całe niebo na tak intensywnie różowe kolory, jakich jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. A to sprawiło, że nasze ujęcia wyszły po prostu przepięknie. Tak właśnie skończyło się nasze szalone nagrywanie filmu na pustyni. Są dziesiątki rzeczy, których mnie ta przygoda nauczyła. Od budowania rekwizytów przez zarządzanie planem filmowym, aż po kontrolowanie światła na pustyni. Ale jedna rzecz wydaje mi się warta wspomnienia. Kreatywność zazwyczaj kojarzy nam się z umiejętnościami artystycznymi, z kreatywnością, która może być uwieczniona na papierze, na płótnie, na zdjęciach albo filmie. Ale na planie filmowym najważniejsze jest to, co ja nazywam kreatywnością życiową. Jest to po prostu kreatywność w rozwiązywaniu problemów. Ktoś mi kiedyś powiedział, że ekipa filmowa to nic innego jak grupa specjalistów od rozwiązywania problemów. I to widać, chociażby po tym, jak kiedy wiatr rozwala nasz jedyny namiot, rujnując cały film, ktoś wpada na pomysł, żeby użyć ciężarówki jako namiotu. Każdy film i każde ujęcie to rezultat dziesiątek pomysłów, na które wpadli członkowie ekipy i dziesiątek rozwiązanych przez nich problemów. Moja nauczycielka od produkcji filmowej ostatnio nam powiedziała: na planie filmowym nigdy nie ma czegoś takiego jak sytuacja bez wyjścia. W przypadku problemu szacujesz straty, znajdujesz dostępne rozwiązania, wybierasz najlepsze z nich i zawsze doprowadzasz film do końca. Wydaje mi się, że to podejście i ta umiejętność kreatywnego radzenia sobie z problemami to jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie się tutaj uczę. Bo ta umiejętność nie ogranicza się tylko do planu filmowego. Ona dotyczy się każdej decyzji, jakiej w życiu podejmuję. Powoli uczę się tego, że jeśli napotkam przeszkodę lub problem, to nie tylko zawsze jest na niego jakieś rozwiązanie, ale im więcej takich problemów pokonam, tym bardziej kreatywny i efektywny staje się w ich rozwiązywaniu. Kto wie, może czasami problem bez wyjścia może być rozwiązany w taki sposób, że końcowy rezultat staje się 3 razy lepszy niż rezultat, który dostałbyś bez tego problemu. Okej, na tym zakończę ten odcinek. Po zmontowaniu naszego filmu zostanie on wysłany na festiwale, ale jeśli reżyserka zdecyduje się go opublikować gdzieś w internecie, to oczywiście wam go pokażę. Serdecznie dziękuję wszystkim moim patronom, którzy nieprzerwanie wspierają moją pustą studencką kieszeń i dają mi motywację do tworzenia kolejnych filmów. I zapraszam wszystkich zainteresowanych na moją stronkę na Patronite. Upewnijcie się też, że walnęliście już przycisk subskrybuj oraz kliknęliście dzwoneczek na moim kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów, bo już w następnym odcinku zagłębimy się do wnętrza góry w stuletniej kopalni złota. Do zobaczenia. A więc na koniec mam dla was małe ogłoszenie. Otóż właśnie się spotkałem z Adrianem Kilarem. Jeśli go nie znacie, to koniecznie zapraszam na jego kanał. Kanał się nazywa Adrian Kilar, prawda? Okej. Adrian nagrywa pełno filmów, ogółem o filmowaniu, jeśli chcecie takie bardziej technicznie zagłębić się w tajniki filmowania w
sprzęt filmowy, to właśnie jego kanał bardzo polecam. I właśnie zrobiliśmy sobie, on zrobił ze mną wywiad. Tam na górze, nie wiem czy widzicie, o, tam na, ten wieżowiec, na samym czubku, na najwyższym piętrze Intercontinentala. Pogadaliśmy sobie przez chwilę głównie o tym, co ja tutaj robię, o moim życiu tutaj w Stanach. No i byliśmy w twojej szkole. Tak, no i byliśmy w mojej szkole, także ja nawet was nie zabrałem jeszcze do mojej szkoły, także na jego filmiku możecie pierwszy raz zobaczyć moją szkołę. Adrian Killar, YouTube channel. Dokładnie.